Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym nieco krótszym odcinku vloga z cyklu z życia geeka. Dzisiejszy temat będzie podzielony na kilka odcinków. Wydaje mi się, że nie ma sensu robić taki mega długi odcinek, ponieważ będę poruszał różne aspekty tego samego zjawiska. Nie jest to żaden vlog taki ciekawostkowy, w sensie nie będzie tutaj dużo wiedzy merytorycznej. Bardziej pewne moje obserwacje, spostrzeżenia i nagrywam to po to, bo nawiązuję do jednej z burżujskich ławeczek, która prawdopodobnie już jest opublikowana w tym momencie. I to z góry było tak pomyślane, żeby tam się nie powtarzać za bardzo, a tu żeby dopowiedzieć co innego. Mianowicie tematem dzisiejszego odcinka są, jak to brzmi, grające kobiety, tak? Część z Was, moi drodzy widzowie, to dziewczyny, owszem, tu serdecznie pozdrawiam. I chciałbym po prostu pogadać o tym zjawisku, bo gry przez dłuższy czas, ale już od dawna właściwie nie, ale przez długie lata były bardzo, można powiedzieć, takim hobby nastawionym na mężczyzn. W sumie nadal są, bo teoretycznie w pewnych grupach wiekowych większość graczy to mężczyźni, w przypadku pewnych tytułów też, w ogóle gatunków gier większość graczy to mężczyźni, bo jeśli weźmiemy całość, ogólnie wszystkie gry i wszystkich ludzi jako graczy, to znaczy, jeśli wrzucimy też do tego worka wszystkie te takie gry bardzo, bardzo casualowe albo logiczne, gry mobilne i tak dalej, to się okazuje, że jednak najbardziej aktywną grupą graczy w tym momencie są kobiety. I to nie dziewczyny wręcz, tylko właśnie dojrzałe kobiety dorosłe w wieku 30 parę, 40 parę, nawet 50 lat, które po prostu sobie lubią pograć w różne gry przeglądarkowe siedząc w pracy, żeby poobijać się, mówiąc wprost. I taka jest prawda w tym momencie, ale no wiadomo, to już jest temat na inny odcinek, co jest definicją gracza, kim jest gracz, czym są gry. Ja bym bardziej poszedł teraz w kierunku, no właśnie też i Was, drogie widzki, jeśli tak można to odmieniać, kurczę, teraz to się odmieniamy, kiedyś widz był taką formą, no męską, ale neutralną. No w każdym razie, drogie dziewczyny, jeśli mnie oglądacie, to o Was też będzie. Za moich czasów, kiedy ja zaczynałem grać w gry, bardzo mało dziewczyn grało. W sensie miałem kilka koleżanek, które grały. Faktycznie to jest zadziwiające, że jakoś tak się złożyło, że faktycznie ich kilka było. Ale to była taka rzadkość, prawda? I to była taka właśnie znajomość z ludźmi, którzy też grali. I to było naturalne, że jak tam potem kogoś poznawałem nowego, to też był ktoś, kto gra. Ale tak, żeby w szkole na przykład, w liceum poznać kogokolwiek, kto gra, no to zawsze to byli faceci, zawsze. Zawsze miałem na 33 osoby w klasie, miałem w sumie tylko jedną koleżankę, która grała. I brat ją wkręcił, ona grała w Elder Scrolls, z tego co pamiętam. W Morrowinda lubiła pograć. No ale też nie była jakimś takim hardkorowym graczem. Teraz to się zmieniło. Teraz gry są dużo powszechniejsze. Są obecne bardziej w mediach głównego nurtu, jest dużo więcej gatunków gier niż kiedyś było. Gry są też bardziej przystępne. Mówi się złośliwie, że są łatwiejsze. Ja bym raczej powiedział, że ten próg wejścia jest lepszy. W sensie, jak ktoś chce zacząć grać w gry, to on może na przykład, nie wiem, wziąć Assassin's Creed'a, który jest fajną przygodą. Jest prosty, wygodnie się w niego gra, nie stwarza jakichś mechanicznych problemów, można powiedzieć. No a jak ktoś chce hardkorowo pograć, to ma Dark Soulsy, prawda? I nikt mi nie powie, że gry są prostsze niż kiedyś były, bo Dark Soulsy chociażby właśnie istnieją i dużo innych trudnych gier. Chociażby Destiny, które tutaj pudełko stoi za mną, też ma elementy, które są absolutnie proste. I Riot, który jest strasznie wredny, no i 6 osób trzeba go przejść, ludzie mają z tym problem. Więc nie powiedziałbym, żeby gry były prostsze, ale na pewno próg wejścia jest łatwiejszy. W związku z tym, jak ktoś chce poznać fajne przygody, fajne historie, a gry opowiadają świetne historie, co też jest tematem na innego vloga, jak właśnie, dlaczego właśnie jaram się grami, bo to opowiadanie historii to jest jeden z elementów, które gry robią fantastycznie. Więc wiemy już, że jest łatwiej grać, wiemy już, że jest łatwiejszy próg wejścia, dużo ludzi napływa do gier, bo gra się mówi i przyciągają po prostu do siebie. No więc dziewczyny grają. Jest nawet w Polsce taka grupa na Facebooku, właśnie fanpage i grupa też dyskusyjna, nazywa się Grające Kobiety.
i ona tam skupia takie, no może być już dosyć zorientowane w temacie i zaangażowane kobietki i mnóstwo facetów też. Ja się obawiam, że to jest po prostu miejsce, w którym no faceci, no wiecie, jaki jest stereotyp nerda, tak? No, wy już tacy pewnie nie jesteście, jeśli jesteście młodsi, jeśli jesteście w moim wieku, ja mam 27 lat. Lub starsi, jednak pamiętacie te czasy, że ten stereotyp nerda kiedyś był gorszy. Teraz, ponieważ wszyscy grają, to już nerd nie jest takim typowym no, typem, który, prawda, nie widzi światła słonecznego i siedzi w piwnicy całymi dniami. Tylko jest to normalny człowiek, w cudzysłowie normalny, bo każdy jest normalny. W sensie człowiek, który wraca z pracy i sobie lubi w coś tam pograć, też jest graczem w tym momencie i jest mnóstwo takich ludzi. Wszyscy prawie w coś tam grają. W każdym razie w grupie grające kobiety jest dużo takich dziewczyn bardzo zaangażowanych w temat. I w dzisiejszym odcinku chciałem poruszyć ten element właśnie. Tak naprawdę co definiuje, kto jest, w jaki sposób można powiedzieć, że dziewczyna jest bardziej graczem lub bardziej pozerką w tym wypadku, bo to jest taki klasyczny, no, taki klasyczny zarzut, prawda? Czy od razu, jeśli lubi sobie właśnie pograć w tego przysłowiowego asasyna i nie wiem, nosi koszulkę z Assassin's Creedem i lubi sobie zrobić zdjęcie z padem na Instagramie. Nie oszukujmy się, kobiety lubią sobie popozować do zdjęć, lubią być adorowane. Nie wszystkie oczywiście, nie chcę teraz uogólniać, ale część z nich. To jest naturalne, normalne, faceci zawsze uwielbiali, adorowali kobiety. Więc to jest też naturalne, że te, które grają, tak jakby dzielą się też tą swoją pasją i to pokazują, ale wokół nich od razu się stwarza szum od tych takich hardkorowych, można powiedzieć, graczek, że o Jezu, ona na pewno tak w nic innego nie grała, albo w ogóle w to nie grała, pewnie ma niski level, jest noobem, tak? Otóż nie ma to znaczenia, drogie panie i drodzy panowie też, nie ma to znaczenia tak naprawdę. Jesteśmy w fantastycznym momencie, w którym gry się rozwijają i zyskują na tym wszyscy, bo jest większa różnorodność po prostu. Czy przemysł filmowy narzekał, jak się... tam pewnie ktoś narzekał, zaraz się okaże, ale czy to, że ludzie eksperymentowali z gatunkami filmów, że nie wiem, że Hollywood się rozwinęło, że mamy teraz zarówno kino offowe, jak i taki totalny mainstream, jak i filmy nagrywane często amatorskie właśnie, które można tylko w internecie zobaczyć, na przykład na YouTubie, seriale, które się fantastycznie rozwinęły. Zauważcie, kiedyś seriale były tak jakby... no nie dorastały hollywoodzkim produkcjom do pięt, a teraz, kurczę, seriale bardzo często wyprzedzają Hollywood. Są lepiej zrealizowane, są ciekawsze, głębsze. I tak samo jest z grami. Gier jest coraz więcej, to jest super sprawa. Więc nie hejtowałbym dlatego, że... a bardzo często tak niestety jest, że po prostu jeśli dziewczyna jest ładna, zadbana i chwali się... no, w cudzysłowie chwali, chociaż wszyscy się trochę czymś chwalą, prawda? Można powiedzieć, że to jest chwalenie się. Chwali się tym, że gra, to od razu jest to taka, taka. No, nie powiedziałbym, bo poznałem, teraz jak się jakoś zajmuję grami, to poznałem różnych ludzi i przede wszystkim dużo więcej mówię o grach. Jakoś tak, kiedyś było to tylko moje hobby, tylko i wyłącznie takie jedno z wielu, chociaż zawsze dużo bardzo grałem, no to było to jedno z wielu hobby i nie traktowałem tego tak nadrzędnie. Więcej ze wszystkimi o tym gadałem przy każdych okazjach. Teraz jak mnie ktoś pyta, poznaję na przykład nowych ludzi, jest dziewczyna jakaś, kobieta i mnie pyta, czym się zajmuje, ja opowiadam, że grami, to bardzo często dostaję feedback w postaci, o, ja też coś tam gram. I nie zawsze jest to ten przysłowiowy saper, tak, w Windowsie, czy układanie pasjansa, tylko są to często mainstreamowe gry dla tak zwanych hardkorowych graczy. Assassin's Creed, który trudno grą nie jest, właśnie też się bardzo często pojawia. Zauważyłem fakt, że dziewczyny lubią Assassin's Creed'a, chyba ze względu na, bo już tak podpytywałem nawet, zgadza się ten fakt, że chyba ze względu na to takie, na właśnie łatwość mechaniki, klimat przygody, fajne stroje, bo bohaterowie fajnie wyglądają i są przystojni w większości przypadków. No to jest taki, taki dobry film po prostu przygodowy z Johnny Deppem. Ubisoft tu robi świetną robotę, trzeba przyznać. I idealnie też łączą fikcję z rzeczywistością. Już o tym mówiliśmy w odcinku Prince of Persia z Atorem, w tym odcinku odgrzewanych kotletów, więc nie będę się powtarzał. W każdym razie tak dużo ludzi gra. Nie wszystkie dziewczyny też się z tym obnoszą. W sensie poznałem też i osoby, które były bardzo zafascynowane grami, a nie miały absolutnie na Facebooku nawet nigdzie nic napisane, że grają. I już
już na pewno nie dołączyły do tej grupy. Więc to też taki dla was protip, z kolei grający panowie, że nie, jeśli uważacie, że nie możecie się związać z kobietą, która nie gra w gry, bo nie będzie akceptować waszego hobby, co z doświadczenia wiem, faktycznie tak często bywa, jeśli zaczynają narzekania. Chociaż ja to rozkminiam gry na takim, no też takim poziomie, że ja też mniej często gram, a więcej o nich gadam, piszę i tak dalej, co też nie wszystkim się musi podobać. W każdym razie, jeśli się koniecznie uparliście, że dziewczyna musi grać, to możecie się bardzo zdziwić, jak wiele to robi i tego nie okazuje, tak? Więc nie rozglądajcie się tylko za kobietami, które noszą koszulki z gier, tak? Czy jakieś tam komiksowe, bo różnie z tym bywa. Kurczę, tak gadam o wszystkim i o niczym w sumie w tym odcinku. Zmierzam do tego, że po pierwsze, nie należy oceniać ludzi po wyglądzie. I fajnie, że taka grupa powstała na fejsie. Chociaż też to, że ktoś gra więcej w pewne gry i więcej na to poświęca czasu, ma większą wiedzę, nie znaczy, że jest tak jakby lepszy w żadnym aspekcie od kogoś innego jako gracza, bo wszyscy grają. Czy mamy subkulturę ludzi, którzy czytają książek? Nie. I gracze już przestają być subkulturą, zaczynają być po prostu, no... Jestem graczem, jestem miłośnikiem filmów i powiedzmy lubię czytać książki. Tak, to jest ta sama kategoria. To już... Bardziej bym powiedział na przykład, że tak zwani komiksowcy, tak komiksiarze, fani komiksów generalnie, to już jest na przykład dużo bardziej hermetyczna grupa niż gracze. Bo no, to jest specyficzny fandom, tak? I już fakt, że boom na komiksy był największy kiedyś, one teraz sobie ugruntowały pozycję, ale to nie jest tak, że każdy tam czyta jakieś tam komiksy, a w tym momencie prawie każdy już coś tam gra. Czy obojętnie, czy to jest Angry Birds, które jest tak strasznie rozpoznawalne przecież, czy jest to coś innego, no to już są to w jakiś tam sposób gry i można wchodzić głębiej, można zacząć od Angry Birds, potem pograć w Assassina, w coś tam jeszcze. Właśnie to, że gry są mają łatwiejszy próg wejścia, to więcej ludzi sięga po gry i de facto na tym wszyscy zyskujemy, bo jest większa równorodność. I tutaj się powoli będę zbliżał do końca w sumie tego odcinka. Czyli chciałem wam to zjawisko właściwie ze swojej strony tak pokazać, że za moich czasów niewiele dziewczyn grało, teraz dużo, więc to docencie i raczej zamiast je hejtować, że czegoś tam nie znają, to warto się raczej z tego powodu cieszyć. I niekoniecznie też trzeba się tak strasznie afiszować z tym, że się gra, ale też nie można gonić ludzi, którzy po prostu, no nie wiem, no... pokazują w jakiś sposób, o czym się interesują, wrzucą sobie czasami zdjęcie jakiejś fajnej książki, że byli w kinie, napiszą, no to że dziewczyna sobie wrzuca zdjęcie z padem, to nie znaczy, że jest pozerką, tylko po prostu jara się tym, że gra, super, jest szczęśliwa, ekstra, tak, niech gra więcej, niech pozna też te bardziej, można powiedzieć, trudne albo i głębsze gry, jeśli mówimy tutaj o tej wartości jakiejś artystycznej, merytorycznej. Super. To raz, to dwa. Trzy, właśnie zbliżam do tematu hejtu, który będzie tematem następnego odcinka, ponieważ w branży jest taki, no, mówi się o Gamergate, jest taka wielka afera, która się ciągnie już od kilku miesięcy za granicą, związana właśnie z kobietami, z feminizmem, z tym, jak są traktowane kobiety w branży growej, bo ona jest mocno zdominowana przez mężczyzn, ale nie powiedziałbym, żeby to była jakaś szczególna dyskryminacja i wiesz, tak, teraz każdy powie, że jestem facetem i tak mówię. Ale ja mam taką tendencję, że ja lubię bronić ucieśnionych i gdyby faktycznie tak było, że ja bym to tak odczuwał, że tu się coś dzieje złego i kobiety są źle traktowane w branży growej i przez samych graczy i postaci kobiece w grach są w jakiś tam sposób krzywdzące dla kobiet wyjątkowo, to byłbym gotów i chętnie bym się wypowiedział w tym temacie tak właśnie w ten sposób obronnie, ale widzę tutaj raczej robienie z igły widły w tym momencie. Bo grają wszyscy. To jest właśnie konkluzja tego odcinka. Grają wszyscy, więc grajcie dalej. Mam nadzieję, że was nie zanudziłem. Tutaj sobie merytoryczna informacja to była tylko taka, że że więcej w tym momencie kobiet gra w gry. Mogę się pobawić statystykami, jeśli was ten temat zainteresuje, dajcie znać. Przyjrzymy się w którymś odcinku tym grom casualowym właśnie, bo w sumie one największy boom już przeżywały. Teraz się tak troszeczkę cofają, można powiedzieć, prawda? Era Farmville już się skończyła. I na Facebooku już się dużo mniej gra, już nie widuję, żeby ludzie zaproszenia z gier wysyłali, to już się skończyło,
A graczy przybywa. Chyba smartfony jednak wykradły ten. To jest też ciekawa rozchmina. W każdym razie dziękuję Wam bardzo za uwagę w tym wstępie do tematu grających dziewczyn. Konkluzja jest taka, że fajnie, że grają. Nie należy ich oceniać po tym, ile mają leveli nabitych w Diablo i czy w ogóle grały w Diablo, czy nie lubią grać już to przysłowiowe Mario. Patrzcie, też jest taka śmieszna opcja, że Mario jest uważane za taką hardkorową grę, chociaż, no bo była trudna, chociaż samo w sobie jest raczej takie przyjazne i kolorowe. No więc właśnie, tak? A Diablo jest de facto łatwiejsze, chyba Diablo 3 jest łatwiejsze od starego Diablo, a jest uważane za taką hardkorową grę. No więc właśnie, więc jeszcze raz Wam dziękuję za uwagę. Serdecznie zapraszam do czytania mojego bloga, na dole macie linka. Jak go czytacie, to coś z tego po prostu mam, bo tam te wyświetlenia jakoś się przeliczają na hajs dla autorów. Nie wiem dokładnie, jak to działa, no ale mam, więc zaglądajcie i czytajcie. Do tego pojawiły się też u mnie reflinki. To już jest drugi film, pod którym takowy jest. Ja jeszcze tego nie ogarnąłem w pełni, ale jakoś już to zaczęło działać. Już tam patrzyłem, się trochę kliki zaczynają zgadzać. Więc zapraszam Was do rejestrowania się i do grania w fajne, darmowe gry. Postaram się też zrobić jakieś takie przeglądy na wzór u Atora. Dostałem pozwolenie, błogosławieństwo od Atora, żeby tak robić, bo sam czasami lubię sobie pograć w darmowe gry, więc możemy tak się umówić, że będę po prostu odsiewał, żeby naprawdę tylko te jak najlepsze dla Was wybierać. Wszyscy wtedy będą zadowoleni. W każdym razie jeszcze raz dzięki i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale, w którym poruszę temat właśnie ten Gamergate, czyli dyskryminacji kobiet w branży gier. Dzięki i na razie.